Roblox, moi drodzy, dzisiaj popłyniemy i to popłyniemy bardzo grubo, szczerze mówiąc. Z tym wszystkim mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia, jak widzicie. To jest moja strefa, w której jestem. Zaraz zobaczycie wszystko, oczywiście jak się dzieje, możemy tutaj porobić różne rzeczy. Widzę, że jest oczywiście oklejm, proszę bardzo, cyk, cyk, cyk. I skrzyneczka daje nam 5000 golda, więc bardzo przyjemnie, mamy już 6000 łącznie. Możemy oczywiście budować sobie tutaj naszą łódź, jak widzicie tutaj niektórzy mają... łódki mniejsze, większe. Tam są naprawdę duże łódki. Więc możemy sail size kupić za 1000. Pyk. I on się minimalnie będzie oczywiście powiększał. Mamy też łódkę wikingów, którą możemy przyspieszyć. Mamy race boat, która też może być szybsza. Możemy też fan size sobie zwiększyć, proszę bardzo. No i tu już nic więcej nie możemy. Możemy też oczywiście zrobić to za robuxy, więc możemy na przykład zrobić fan size. Proszę bardzo, to jest on tutaj. Cyk, cyk. Jak zobaczycie sobie, powiększamy go o 10. I troszeczkę się zmienił, nie? Możemy go kupić jeszcze o 10, już 21 tysięcy jest potrzebne w ogóle. Nie wiem, czy powinienem to robić w tym momencie, skoro to jest takie drogie, więc no. Dobra, teraz tak, mamy jeszcze jakieś vending machines. Ja byłem ciekaw, co to jest za vending machines. Czy to są pety? To są swego rodzaju pety. Okej, okay, tylko czy one mi... Chwila, czemu to nic... Czemu przy tej nic nie działa? O, dobra. 225, a to jest za 30. Dobra, dostaliśmy za darmo, więc... Wow, jaka animacja! To mój Pokémon piękny. Dostałem żebraka. To fajnie. A to jest moja załoga, raz 1,25. Wow, załogo, zapraszam do mnie. Wracamy do domu. Dobra, witam, witam. Więc na razie jesteśmy blisko. Dobrze, w takim razie zapraszam na moją załogę i płyniemy. Wow, nie widziałem, że to będzie takie, jakby, wiecie, interaktywne. Wow, kozackie. Poświęcamy 100 dni, żeby płynąć na naszym statku. O, czy ja jestem w stanie, w sensie z czasem coś mi się złego stanie, mam rozumieć? Czy jak jeden gem, ty już tu stajesz? O kurde. Nie wiem, jaką dużą moc mam, ale patrząc na górze po progresie, to chyba niezbyt dużą. Rekord 192 tysiące metrów. To chyba tyle, tak? To już nie jestem w stanie. Co to jest za, w ogóle za auto? Aha, że auto będzie płynąć. Dobra, to tyle. I co teraz, zatrzymamy się? Skrzynka jest gotowa. Ester. On się nazywał Ester? Dobra, niech będzie. I co, musimy stanąć tak w miejscu? To już? No już stanęliśmy praktycznie w miejscu. I co teraz? Jak mam się cofnąć? A, dobra. Myślałem, że coś się zepsuło. 14 tysięcy golda dostaliśmy. Zróbmy fun speed. Tyk, zróbmy tego. Bardzo ładnie, zupgrade'owane. Weźmy sobie nagrodę naszą, jak najbardziej. Zrobiło się? Dobra. 131 tysięcy teraz dostaliśmy. O kurde, dobra, sail size. Robimy duży, robimy bega duży, poświęcamy się. Wszystkie pieniądze poświęcamy, jest. Dobrze, nice, 30. Zobaczmy jeszcze, co w sklepie możemy zrobić. Rocket party. Rocket items dropped. Ha? Jak mam to rozumieć, szczerze mówiąc? Nie jestem pewien. Nie jestem pewien, jest magnes jakiś, item, aha, czyli po prostu nie musiałbym tego. Możemy też mieć więcej ludzi, gemy, które i złoto, które wypada. No dobra, jakby niech będzie, widzę, że ogólnie sklep jest dosyć skromny, powiedzmy. Myślałem, że będzie można gemy kupić, ale widzę, że gemów nie można kupować. Czyli możemy tylko je zdobywać poprzez zdobywanie ich tam. Czy w ogóle, a ja mam to już odpalone. No dobra, w takim razie no jeszcze możemy fan speed zwiększyć raz. Haha, robimy go, bo nas stać, wsiadamy. Uhuhu! Jaka prędkość! Dobra, to ten magnes się może przydać z czasem. A! Czemu nie mogę skręcać? Nie wiem, dziwne to było, nie mogłem skręcać przez moment. No, powiem wam, że teraz się tu dostajemy na kolejne strefy jakieś. Tu jeszcze chyba nas nie było, szczerze mówiąc. Wow, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że to aż takie będzie. Potrzebuję więcej tego, żeby większe mnożniki pieniędzy dostawać. Pytanie też, czy jestem w stanie szybciej zakończyć swoją. Czy jest jakiś przycisk, który pozwala mi stwierdzić, tu chcę zakończyć, już nie chcę płynąć dalej, już nie chcę dopływać. Ale no niektórzy, muszę przyznać, płyną no naprawdę kawały. Bardzo duże kawały. Ester, pomóż mi. Cy, 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 cy. Już nie mogę się na boki poruszać. Wow, 37 tysięcy golda, nice. Bardzo ładnie. Dobra, co tu się dzieje? Dobra, jest Coastal Beach. Dobrze, w takim razie. 33 tysiące, no powiem wam, że za dużo za to nie zaupgrade'uję, szczerze mówiąc. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj 680 tysięcy, to są 2 biliony, 2 miliony. Ha! Jakbym miał te gemy zdobyć w inny sposób? No bo nie mogę scrollować tego. A ten item magnet, ile kosztuje? 300 robuxów, trochę jest. Boat speed, no szybkość mógłbym zwiększyć, ale czy będzie to jakkolwiek przydatne? W sensie ja chciałbym te gemy tutaj, to jest jakieś coming soon, coś jest zbudowane. Okej. Okay.
No niektórzy tu mają naprawdę fajne łódeczki. Ja też... To jest niezły wiatrak. Muszę przyznać, niezły wiatrak. Dobra, zróbmy w takim razie wiatrak. Niech będzie większy wiatrak. 10 rozmiarów. Dobra, jeszcze 10 rozmiarów. 10 rozmiarów jeszcze poproszę. Ja się nie bawię, lecimy w 10 rozmiarów. Konkret ma być. To ma być duży wiatrak. Dobra, to jeszcze 10 poproszę. Nie wiem, czy wielkość się bardziej liczy, czy szybkość, ale no. Dobra, zrobimy też jeszcze szybkość, 10 poziomów. Piękne to jest. Szkoda, że nie można żagla kupić większego, ale no. Dobra, szybciej się kręci, niech będzie. 3000 mi zostało, płyńmy. Nie mogę momentami skręcać, szczerze mówiąc. Dobra, zbieramy sobie to, co jest. Rocket Boost! Jezu! Piękne, jesteśmy już na tego. Namek został. Tu jest Namek. Inna planeta totalnie. O, no ładnie. Nie, to jest długie. Tu nie przepłyniemy do końca. I mało rzeczy się respi w tym momencie. Na początku bardzo dużo rzeczy było, a teraz tak jakoś... Ja nie wiem, czy to jest 74 poziom, czy 74 upgrade, że mamy? Tak, to jest mod 74. Niektórzy mają 380. O, widziałem, jak tam posunął bokiem. No, muszę przyznać, nieźle. Ale skoro ten na 59 ma 500 tysięcy złota, to my myślę, też jesteśmy w stanie całkiem sporo dostać. Ester, spraw, bym dostał więcej pieniędzy. 80 tysięcy, no dobra, to brzmi całkiem nieźle. Nie jest to jakoś wybitnie dużo, wydaje mi się. Ale na pozwoli na kupienie trochę większego sale size. I tam chyba nie możemy nic więcej. To jest Viking Boat za miliony. To nie, to ewidentnie nie. O kurde, tu już popłynęliśmy do Lost Waves. Open Ocean Lost Waves. Płyniemy dalej! O kurde. Muszę te gemy zbierać, to jest dla mnie na razie najważniejsze. Dobra, lewa strona. A to takie pierdoły, naprawdę? To nie, to się nawet nie opłaca zbierać. Bardziej te rocket boosty się opłaca zbierać, szczerze mówiąc. Tylko muszę patrzeć, muszę widzieć, czy cokolwiek się pojawia, ale chyba już tutaj nie. To w ogóle, jak jest mój rekord? Jest, 22 tysiące. Okej, okay, ale ja tu na bieżąco nie widzę chyba, ile płynę, nie? Gościu mnie tam wyprzedł. I tyle go widzieli, nie ma go po prostu. Chłop spędził 2000 dni na morzach, żeby tyle przepłynąć. No dobra, 22 tysiące. No to już tak jestem bliżej końca niż tego. No to już jest w miarę. To już jest w miarę. 11 tysięcy. On pewnie nam sobie włączył, on tylko cały czas pływa. Pływa, 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 pływa i złoto. Nie wiem, czy to jest ten? Oni tam, no teraz staną. 95 tysięcy ma. Ale pewnie za zrobienie tego też dostanie masę pieniędzy. 95 tysięcy. Jeszcze go nie zrestartowało, widzę. Jeszcze go wyhamowuje. No, ile dostanie? Proszę mi pokazać, ile ja dostanę. Mam 90 tysięcy, nice. Pyk, pyk. O, już nie możemy. Ten ma 1 milion, to chyba ten był jednak. Ile dostaniemy teraz? Waga ze skrzyni pirackiej. 500 tysięcy! Dobra, to robimy żagle. Idziemy w żagle twardo. Wydaje mi się, że tu po prostu inwestycje są na zasadzie kupuj to, co jest trochę tańsze i po prostu upgrade'uj. Ale jak teraz dostałem 500 tysięcy, to myślę, że jak popłyniemy sobie jeszcze kilka razy i się zresetuje ta skrzynka za 6 minut, to będziemy w stanie znowu dostać jakąś ogromną kwotę. Dobra, te boosty są potrzebne. Rocket boost! Proszę bardzo, to jest najważniejsze. No, proszę bardzo, pięknie. Lecimy z tematem. 20, tak, dalej 22 tysiące. Chyba nie wypłyniemy dalej poza tą zieloną strefę, tą na tą ciemnozieloną. Tamten, uwaga, zaraz znowu... Nie ma go po prostu, nie ma go. On ma 4 razy tyle upgrade'ów, co ja, on po prostu sunie jak szalony. No, powiem wam, blisko tej granicy jesteśmy. Tu już widzę tą granicę. Ona byłaby już tam. Ajajaj. Dobra, popływam trochę sam, myślę, żeby trochę tu porobić, żeby jeszcze ta skrzynka nam się zresetowała i zobaczymy, ile będziemy w stanie dostać. 92 upgrade'y, póki co tak naprawdę. 91 tysięcy golda. Dobra, jestem. Uzbierało nam się trochę pieniędzy, bo 600 tysięcy, ale również mamy jeszcze skrzynkę do otwarcia, z której mamy z 1,5 miliona ma chociaż? A, 700 tysięcy, to szczerze mówiąc spodziewałem się troszeczkę więcej, bo moglibyśmy kupić tu, żeby mieć 1,5 razy tyle dystansu. Moglibyśmy też kupić ten jet engine, czyli 5 razy dystans, a to jest 2 biliony, nie miliony. Okej, okay, to jednak nieważne i tu jest za 100 milionów, więc potrzebowalibyśmy 5. Więc możemy tak naprawdę robić upgrade'y rzeczy, które są tutaj, możemy kupować coraz większy ten, proszę bardzo, cyk, cyk, cyk,
cyk. 107, 108, 109. Dobra, to już jest 80 tysięcy, już się nie opłaca. Więc robimy fan speed teraz, bo to się zlicza jakby do wszystkiego, z tego co ja rozumiem. Myślę, że to jest najprostszy sposób zrobienia tego wszystkiego, jeśli chodzi o grę. O kurde, ale zasuwa. Nawet nie jestem w stanie nadążać, gdzie coś się wyświetla. O, Rocket Boost się włączył. Nie jestem pewien, czy coś, jakieś chyba złoto pojedyncze złapałem. Dobra, zobaczmy, czy jesteśmy w stanie przez tą strefę zieloną przepłynąć w końcu. I jesteśmy w stanie przepłynąć przez tą strefę. Nice! Ja w międzyczasie nic nie upgrade'owałem. Co prawda widzę, że chyba 28 tysięcy rekordu mi się nabiło w pewnym momencie. Ale niech będzie, czyli... No nie, ta ciemno-zielona strefa to jest w ogóle... Kto to? Ktoś jeszcze? Aha, ktoś ma jeszcze wyższy poziom w locie. Albo ma jakieś bonusy kupione. O, przejechał dalej. Pierwsza osoba, którą tak widzę realnie. To jest, no, kozak, muszę przyznać. 113 tysięcy. Bardzo ładnie. Co prawda to i tak w chwili obecnej pozwala nam na zrobienie jednego upgrade'u. Niestety. Tylko jednego upgrade'u i nic więcej nie możemy zrobić. No, widzę, że niektórzy mają już trzy duże, te takie ogromne wręcz wentylatory. Szkoda, że wygląd samego, jak to się nazywa, samego statku się nie różni. Ale póki co ja dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za oglądanie. Jeśli chcecie pograć w tą gierkę, to oczywiście jest ona w opisie. A póki co trzymajcie się ciepło, no i cześć!